Hej, mamyczko, ludziska, dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Counter Strike Global Offensive. Dokładnie tak. I jak ktoś jest na bieżąco z moim kanałem, to widział takie coś jak opening, mój poprzedni, o właśnie tego. Takie tam sobie, kto by tam to chciał. Nikt by tego nie chciał, na pewno nie chce zrobić giveawaya. Nie, to żartuję z tym giveawayem w ogóle. Ale nie, tylko z tym giveawayem. Znaczy kiedyś, jak będzie z 1000 subskrypcji na moim kanale, no to będą giveawaye. Dobra, kontynuuj. Czyli trzeba iść do anty. Pistolero. Ten pistolero. O Jezu. Kurde. Ścinę już. Odej tu. Jest. Może celności najlepszej z tego nie mam, ale... No kurde, przestań mi się ścinać. Już lepiej? No trochę. Takie początkowe ściny, czyli takie ściny, niby ściny, niby nie ściny. I nikt nie wie co. Kurde! Ja według mnie ten mecz jestem po to, żeby się podszkolić w graniu w Counter-Strike'a. Dlatego ja jak gram ten mecz, to gram z pistoletów, żeby się poduczyć grania z pistoletów. Łejeju. Ojejejusiu. No, też, kurde, dzieci rosyjskie. Żartuję z tymi rosyjskimi dzieciami. Nie, nic nie słyszeliście, nie? Ja nic nie mówiłem. Ja mówię, że jak ja nagrywam i mnie coś wkurza, to ja mi odbija. Nie tak dosłownie mi odbija na mózg, że jestem jakiś, wiecie, upośledzony. Tylko, że po prostu, kurde, ja mam jakieś takie dziwne słowa, jak się wkurzam. Po prostu jak się rage'uję, to kurde się czuję zrage'owany. Wow, skóra węża, no po prostu brawo, dużo grałeś w CS-a. No ty dziadzie, ja go chciałam z kostki. Dziad. Pięć godzin rozglądania się, mogę chyba ruszyć w dal. Nieważne, co ja robię teraz w ogóle. Oh yeah, baby. Trochę ojejuś. No i czemu mam uspy? Czemu mam karabinek? Kurde, zrejdżowałem się. Mina skupienia, oczywiście muzyczkę będę musiał dodać, bo jestem bardzo skupiony. Nie tak naprawdę na nagraniu. O kurde! I tego nie lubię w tych meczach. Och, ten pan mnie zauważył. Ojej. Gość ma dwie berety, pewnie został trakiem i się pali. Obstawiam, że na pewno. Dziękuję za małpi biznes. Na deadmatchach. Deadmatch jest po to, żeby sobie grać.
To się dostaje przecież od czula expa. No co się dostaje malutko? Dobra, może jest jak malutko, no ale bez przesady już kurde. O, i teraz z waszymi kałachami mi... Ale on miał negewa. Kurde, ja sobie... Och, ten pan jest nieruchomy. Ojeju, ale śmieszny żart, wiesz. Ale to jest naprawdę dobry troll, można tak trollować. Stać nieruchomo, ktoś do ciebie podchodzi z kosą, a ty... Zostaje nieruchomo. Fajnie by bym widział tu i tu. Dobra. Dobra, nie jestem leniem. O! Jeszcze ten mnie zabił. Oj, a ja wam pokażę takiego mojego cheata. Ojej. Punkcik. Punkcik. Ale headshot. Ja umiem grać w CS, ale gdy się przyłożył, gdy na przykład walczył o rangę. Znaczy o level, bo wiesz, że wiecie, ludzie zanim będę miał rangę, jeszcze trochę mi brakuje. Bo wygra 10 meczów turniejowych. Jakie ciekawostki. Wiecie co jest głupie, jak tutaj się jest antyterrorystą i się pilnuje bombsite'u? Zanim zaczną ci go raszować? A według mnie głupie jest to... Kurde, tak on go zabił. Głupie jest to, że trzeba pilnować trzech wejść. Bo raszować bombsite jest łatwo. Jeśli będzie więcej niż jedna osoba... Nie, dobra, bez przesady, więcej niż dwie osoby, to już jest easy peasy, jak się raszuje. Kurde, ja wreszcie musiał... Nie zdjąć. O, baby. Kurde, myślałam, że mu rozwalę łapę. Po prostu, że jeden wymiana ognia, ten mu pomaga i dup. Wow, skosy. Ale to było piękne. Jak jeszcze tego zabiję, to będę mistrzem CS-a. Ale te dwie kosy były piękne. Ja to dam na funny moment. Inny ja ludzie naprawdę to dam do funny moment. Ja zastrzeliłem ci dwie kury. O, tam widziałam pana brzydkiego. Gdzie tam strzelajcie, pomierajcie. Kurde, ty miałeś umrzeć, żebym miał fraga. Halo? Dobra, ludziska, to by było na koniec, ponieważ już trochę mi się przedłużyło. Ktoś do mnie zadzwonił i w ogóle. Więc to było na koniec tego odcinka. Jak się podobało, zostaw łapkę w górę. A w ogóle to wszystko będzie w outro, ale i tak to powiem, tak pracę youtuberem będzie. Like, subskrypcja. Możesz udostępnić, jak będziesz chciał. No i tyle. To, cześć!